postanowiłem, że zamienię moją zwykłą, nudną wyspę Kresu w niesamowitą bazę kosmiczną. I tutaj pojawia się pewien problem, bo pewnie spodziewacie się, jak to typowo w takich filmach, ujęcie z, prawda, kamery. Jednak muszę was zawieść, bo niestety mam tylko 10 giga miejsca na dysku i mam tylko co poszczególne ujęcia, które będziemy sobie przeplatać w tym materiale. Tańsze gry? Więc zapraszam cię na G2A. Pierwszy link w opisie. Generalnie sam projekt zajął mi coś koło miesiąca, podczas których to... Cały projekt ogólnie zajął mi coś koło miesiąca, przez który to streamowałem prawie codziennie i budowałem to na żywo. Koniec końców, cała budowla pochłonęła prawie 300 tysięcy bloków pryzmarynu. Jak dobrze pamiętacie, to bloki pryzmarynu pozyskiwałem dzięki farmie Guardianów, do której poradnik jest w poprzednim materiale z tej serii. Dobra, ja w międzyczasie może zajrzę sobie, co tutaj mamy. Dobra, zapasik gunpowderu mi się tutaj tworzy, pięknie, ładnie, elegancko. No co, muszę uzupełnić sobie do kolejnego projektu. Generalnie. A, tam coś jest budowane. Nieważne, co kto przychodzi na transmisję na żywo, ten będzie wiedział, co teraz budujemy. Dobra, a ja sobie wracam na FkSpota i idę komentować wam dalej ten film. Dobra, wszedłem w końcu. Okej, uważam, że warto byłoby wam pokazać małe co nieco może w samym Minecrafcie. Nie w tę stronę, nie w tę stronę. A, to tutaj jest. Dobra, jest jednak jeszcze jedna ważna sprawa, zanim w ogóle wejdę, ponieważ zacząłem pracę już nad kolejnym projektem i musiałbym odpalić tego chunk loadera. Okej, odpaliłeś się, świetnie. I musiałbym odpalić jeszcze moją małą fabrykę, więc produkcja, słuchajcie, zostaje uruchomiona. Pięknie, ładnie. Pokażę wam, jak to wygląda po drugiej stronie. Produkcja pełną parówą, że tak powiem, sobie leci. Bardzo dobrze, będę potrzebował tego bloka bardzo dużo. To mi się chyba odłożył w dolnych skrzynkach. Właśnie, tutaj jest dopiero odłożony. Ale o tym projekcie to dopiero będzie. W każdym razie, moi drodzy, całość naszego projektu wygląda w ten sposób. No i jest to na razie totalnie puste w środku, jeśli o to chodzi. Ale w dalszym ciągu i tak bardzo, bardzo podoba mi się ten projekt, jeśli chodzi o jego wykonanie z zewnątrz. Co będzie w środku? To jest dobre pytanie. Ja tutaj miałem takie fajne miejsce do wejścia, chyba tutaj było. A, chyba wchodziłem więcej niż raz tędy. Dobra, w każdym razie, słuchajcie, myślę sobie co do tego miejsca, że przeznaczymy je pod coś specjalnego, czyli Muzeum Customowych Itemów. Więc w komentarzu możecie wymyślać, słuchajcie, jakieś ciekawe customowe przedmioty, poza tymi, które tutaj już zostaną umieszczone, bo były w naszych filmach z UHC. No i tutaj prawdopodobnie będzie wielka sala beaconowa. Tutaj? Dobra, mam pewien pomysł. Jakbym sobie tak trochę pootwierał tutaj. Halo, kumpel? A czemu ty... Chyba wycelowałem to przez przypadek tutaj, wiecie? Okej, beacon jest i wymaga przesunięcia o jedną kratkę. Okej. Prawidłowo postawione? Jest! Nareszcie prawidłowo postawione, dobra. Ustawimy sobie w sumie hejsta? Nie wiem, czy hejsta, czy speeda. Dobra, damy hejsta sobie. Swoją drogą, moi drodzy, tak generalnie sobie myślę, że fajnie byłoby wam pokazać jeszcze, jak całość wygląda na shaderkach, szczerze mówiąc. Tylko mam jeden problem, bo aktualnie na launcherze, na którym jestem, shadery nie do końca chcą mi działać, więc... Przejdziemy sobie, słuchajcie, w tej chwili na drugi launcher minecraftowy i pokażę wam, jak całość prezentuje się z może troszeczkę upiększonej wersji. O, i tak bym to chyba nazwał najdokładniej, więc... To chyba jedyne, co mogę powiedzieć o tym. Jakby ktoś pytał, jak nazywają się shadery, są Bliss Shaders, przerobione czokapiki generalnie. I efekt tego, jak to wygląda na nich. Oh my fucking god, jakie to jest śliczne po prostu. Jakie to jest... Nie wiem, filmowe mógłbym powiedzieć nawet, jeśli chodzi o prezentację mojej bazy. O kurde, moi drodzy. I tu mamy takie oko cyklonu jakby, które znajduje się centralnie nad naszym projektem. Coś niesamowitego, jeśli chodzi o wygląd na tych shaderach. Aż wzleciałbym do góry, kurde, z ciekawości i spojrzałbym... Aha, to tyle będę widział, jeśli chodzi o spojrzenie w dół. Więc mogę jedynie spaść poniżej tych chmur. Oh my godness. Kozackie to jest, naprawdę. Bezel, bez efektu wow. Komplementary reimagined, czyli w sumie chyba najczęściej używane shadery, jeśli chodzi o prezentowanie jakichś budowli, jakichś innych wymiarów i tak dalej. Powiem tak, efekt chyba bez tragedii, aczkolwiek jakby troszeczkę jaśniej to zrobić, nie wiem, jakiś night vision czy coś co odpalić, myślę, że byłoby znacznie, znacznie lepiej. Żeby w ogóle całość wykończyć jakoś w środku, będę potrzebował jakoś tak, nie wiem, z 2 ton kwarcu albo z 2 wywrotki kwarcu. Więc generalnie bardzo świetnie, że zrobiłem sobie ten market, bo będę mógł przynajmniej go pokupować po troszku. Jak widzicie, no, nie idzie to za ekspresowym tempem, ale oczywiście ja mam zamiar całość zabudować w środku bez żadnego problemu. Swoją drogą, chyba będę musiał w najbliższym czasie zrobić poradnik do nowej jakiejś farmy rajdów, gdyż iż ponieważ moja obecna już nie działa, a zostało mi tylko coś koło kilkunastu staków
bloków emeraldów. Dobra, może z tymi kilkunastoma stakami to ja przesadziłem, ale kilka staków emeraldów, bloków to na pewno mam jeszcze przynajmniej. Druga sprawa, musiałbym uszykować sobie znacznie, znacznie więcej tych villagerów, bo serio, ich jest tylko tylu, jeśli chodzi o kupowanie kwarcu, a będę go potrzebował w znacznie, większej ilości. Nie oszukujmy się, to na pewno mi nie wystarczy. Poza tym pokażę wam teraz sztuczkę. Oni są teraz zablokowani, my se lecimy w tę stronę. Dobra, powinno być wystarczająco daleko. I odleciałem za mało daleko. Okej. Definitywnie to nie działa w momencie, kiedy mam odpalonego lana, ale normalnie oni powinni zrestartować swoje oferty i być na nowo opcja kupowania. Swoją drogą, czy pilary da się przepalać? To jest serio ważne pytanie, bo to mi zaoszczędzi czasu, jeśli będę mógł kupować dwa razy kwart zamiast raz. Czy ja w tej bazie w ogóle jakikolwiek wolny piecyk? To jest naprawdę dobre pytanie. Dobra, chyba tutaj jest coś, co mogę przepalić. A, i tego się nie da przepalić. Ale sadgę ty! Dobra, nie mam czym przepalić generalnie w tej chwili. Dobra, wystarczy bambus, okej? Jeśli się zapłonie... Nie zapłonęło się. Sadgę. Okej, to trochę mi utrudnia sprawy, szczerze mówiąc. Jeśli z tym się nic nie da zrobić już, no to wypadł mi za chwilę. Nie jesteś potrzebny. Twoją drogą, jakbyście chcieli poradnik do farmy żelaza, to myślę, że mogę taki materiał dla was zrobić, moi drodzy. Bo ja sobie tak tutaj w międzyczasie doglądam, że tak powiem, respawn golemów w moim nowym projekcie, o którym więcej na transmisjach na żywo, jeśli chcielibyście co nieco wiedzieć. Także okej, golem sobie spadł, a my wracamy, słuchajcie, do endu, ponieważ postanowiłem, że zupdate'ujemy troszeczkę naszą budowlę. Dobra, musimy sobie tutaj przelecieć. Generalnie korzystając, słuchajcie, z bloków, które udało mi się przez jakiś czas uzbierać, postanowiłem stworzyć coś takiego jak centrum generatora całej naszej placówki. Tak więc umieściłem wszystkie bloki tak jak chciałem, pomimo pewnych problemów. Ponieważ po drodze okazało się, że to pomieszczenie nie jest do końca symetryczne i generalnie budując bez większego zaznaczenia też robię niesymetryczną rzecz. Ale całość na szczęście udało mi się w miarę szybko zauważyć i wygląda to w ten sposób w tym momencie, słuchajcie, jeśli chodzi o nasze centrum generatora, od którego wszystko w tej bazie będzie się zaczynało. Wait. Okej, tak jest lepiej, aczkolwiek na razie jest trochę fioletowo, więc ja pozwolę sobie wlecieć, słuchajcie, od innej strony naszej budowli. Damn, w ogóle jak tutaj, kurde, mgiełka robi efekcik. Panie, jaki designerski w ogóle. Dobra, to czekajcie, to się wlatywało gdzieś tutaj. O, sobie tutaj wejście zostawiłem specjalnie, zanim nie zrobię oficjalnego, więc siema. Dobra, ja tutaj muszę sobie znaleźć, słuchajcie, miejsce, które specjalnie uszykowałem. Ale czy to nie wygląda... Dobra, za bardzo się podjarałem tym budynkiem, przepraszam. Dobra, zrobię trochę tutaj jaśniej może, kurde, póki co. Żeby sobie rozjaśnić, słuchajcie, przejście całe. Tak, włączyłem specjalnie shadery z retracingiem, żeby pokazać wam to pomieszczenie. Wygląda to w ten sposób. Dla mnie przynajmniej kozacko, kurczę blade. No i tak jak mówię, tutaj wszystko będzie zapełnione w najbliższym czasie. Jeszcze się waham, słuchajcie, na temat zastosowania tego pomieszczenia między muzeum itemów customowych, a między salą chwały dla donatorów, którzy oglądają streamy. Jeszcze tego nie wiem tak finalnie, na którą z tych opcji się zdecyduję, więc możecie pisać w komentarzach, co wy byście chcieli zobaczyć w środku tej budowli. A póki co, mogę wam tylko powiedzieć, że zacząłem już kolejny wielki projekt. Jakby się ktoś z was zastanawiał, jak się nazywają shadery, to są Redfing Voxels, czy jakoś tak one się nazywają. Ja bardzo serdecznie polecam, tak, pan Enderman też na pewno poleca z naszej sali generatora. Uuu, ale kurde, fajny toksyczny efekt rzeki, nie? Kurde, leblade, muszę na tym bardziej popracować. A naszą Nitrix, panie! No, to kurde robi robotę, naprawdę. Ciekawe byłoby granie chowanego w sumie na moim świecie. Może jakiś specjal na 200 tysięcy subów. Dobra, w każdym razie, moi drodzy, ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Łapa będzie walnięta. Piszcie, czy chcielibyście poradnik do farm żelaza. Ja kończę na dzisiaj. I czas może w końcu wyjść dotknąć trawy. To cześć.